Proszę Państwa, otworzyliśmy, oddaliśmy do użytkowania infrastrukturę gazową w gminie Lipnica Wielka, infrastrukturę, która będzie zabezpieczała dostawy paliwa gazowego zarówno dla mieszkańców, jak i do obiektów gminnych na terenie, zlokalizowanych na terenie gminy. Oczywiście każdy klient zainteresowany przyłączeniem do sieci gazowej może wystąpić o wydanie warunków przyłączenia do sieci i podpisać umowę przyłączeniową. Nasi pracownicy, przede wszystkim pracownicy gazowni w Nowym Targu, ale także pracownicy działu obsługi klienta podejmą wówczas działania zmierzające do przyłączenia takiego obiektu do sieci gazowej. Wszelkich informacji oczywiście mogą i udzielą również pracownicy Biura Obsługi Klienta w Nowym Targu. Sieć, którą oddajemy do użytkowania, jest zasilana ze stacji regazyfikacji gazu skroplonego LNG. Dysponujemy stosunkowo dużym zapasem mocy na tej stacji, bo stacja jest przygotowana do dostarczania ponad 1250 metrów sześciennych gazu na godzinę. Została wybudowana infrastruktura o długości przekraczającej 6 km, prawie 6,5 km sieci gazowej do samego centrum Lipnicy Wielkiej. Przyłączyliśmy już do sieci gazowej pierwsze obiekty gminne, które rozpoczną odbiór paliwa gazowego w najbliższym czasie, ale oczywiście każdego chętnego klienta do tej sieci będziemy się starali przyłączyć, rozbudowując ją do następnych obiektów. Gaz dostarczany do tej stacji pochodzi zarówno z gazoportu, jak i ze źródeł krajowych, m.in. z Odolanowa, i dostarczany jest w formie skroplonej cysternami. Dostawy są realizowane w zależności od potrzeb. Pojemność zbiornika magazynowego powoduje, że przy obecnych poborach te dostawy, myślę, że będą wystarczające około raz na miesiąc. Oczywiście jest to taki sam gaz jak w Krakowie, w Warszawie, Wrocławiu, i opłaty, które będą ponosić klienci za jego dostarczanie, są takie same, oparte o taryfę zatwierdzoną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Należy podkreślić, że dzięki decyzjom rządu Rzeczypospolitej Polskiej stawki opłat za dostarczanie paliwa gazowego dla klientów indywidualnych i tak zwanych klientów wrażliwych, czyli między innymi obiektów szpitali, szkół, przedszkoli, żłobków należących do jednostek samorządu terytorialnego, zostały ustabilizowane na bezpiecznym poziomie gwarantującym, że do końca przyszłego roku nie będzie tutaj drastycznych zmian, także wpływ tego kryzysu wywołanego przez Federację Rosyjską dla mieszkańców będzie kompensowany dopłatami realizowanymi ze Skarbu Państwa, z budżetu państwa. I proszę Państwa, no należy podkreślić, że cena tego paliwa gazowego jest bardzo konkurencyjna, także w stosunku do źródeł alternatywnych, jak węgiel czy olej opałowy, także zachęcam do przeanalizowania tych kosztów, zweryfikowania możliwości, uwzględnienia również kosztu budowy instalacji wewnętrznej kotła gazowego w porównaniu do alternatywnych rozwiązań, jak pompy ciepła, czy kotły na ekogroszek, czy na pelet. My ze swojej strony, jako Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu, gwarantujemy ciągłość dostaw, bezpieczeństwo dostaw i najwyższy standard obsługi realizowany, tak jak mówię, przez wyszkolony zespół na terenie Małopolski. Jest to oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, a lokalnie Państwa infrastrukturę będzie obsługiwać gazownia w Nowym Targu. Po kilku spotkaniach z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa z Krakowa doszliśmy do wniosku, że wizja powolnej gazyfikacji naszej gminy może zostać zrealizowana. Dlatego też podjęliśmy pewne działania zmierzające do tego, aby opracować koncepcję. W pewnym momencie tak jakoś się dobrze złożyło dla nas, że jedna z gmin w Polsce zrealizowała z planów zgazyfikowania swojego terenu. W związku z tym po krótkiej rozmowie z dyrektorem mieliśmy wybór: albo zaczynamy już gazyfikację, albo czekamy w kolejce. Dzięki determinacji naszych pracowników, dzięki determinacji, która
spowodowała, że udało nam się pozyskać wszystkie niezbędne zgody od mieszkańców, jak również udostępnić teren dróg gminnych pod to, aby ta inwestycja mogła zostać zrealizowana. Po niespełna 2 latach jesteśmy właśnie dzisiaj na stacji regazyfikacji i możemy już w pełni cieszyć się z tego, że do naszych mieszkańców, do obiektów gminnych ten gaz będzie dostarczany i będziemy mogli korzystać z alternatywnego źródła, jakim właśnie jest paliwo gazowe. Zrealizować w Lipnicy Wielkiej na Orawie, u nas, w naszej małej miejscowości, pierwszy etap sieci gazowej i stacji regazyfikacji, która znajduje się właśnie za mną. To, co wydawało się w naszej gminie niemożliwe, dzisiaj w 2022 roku ma swoje miejsce, czyli pierwsi odbiorcy gazu już z tego będą mogli korzystać. Wychodzimy takim działaniom, dzięki takim działaniom naprzeciw potrzebie poprawy jakości powietrza i szeroko rozumianej ekologii. Jest to ważne w obecnych czasach. Jest to również kolejna alternatywa do ogrzewania swoich domów, budynków użyteczności publicznej, jak i również swoich gospodarstw nowym źródłem. Nowym źródłem, które ma stałą tutaj stabilność, jeżeli chodzi o dostawy. Jest źródłem ekologicznym, to co już wspomniałem, ale i przede wszystkim jest czymś nowym na naszym terenie. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy się zaangażowali w to, by ta sieć u nas powstała w tak szybkim czasie, ponieważ od koncepcji, pomysłu do realizacji do dzisiejszego dnia to są tylko 2 lata. A kolejne etapy, czyli zgazyfikowanie pozostałej części Lipnicy, mamy nadzieję, że to już jest kwestia tylko i wyłącznie czasu. No i oczywiście woli mieszkańców i przekonania do właśnie tego typu źródła ogrzewania. Serdecznie dziękuję i życzę tego, by ta inwestycja była dowodem na to, że nie słowa, ale czyny nas tutaj charakteryzują. I nie słowa, tylko czyny są dla nas najważniejsze.